Okej, okay, wracamy z powrotem obszernie do naszej wspaniałej amnezji. Boże. Czemu ja w to gram? Ile mamy tej oliwy? Boże. Czemu tak mało? Czemu tego wszystkiego jest tak mało? Ta piosenka wzbudza we mnie agresję. Ojej! Czemuż to Phoenix? Witamy Beck. Okej. What does the Anio say? Czemu ja w to gram? No tak. O Boże. Jest pełno dziwnej mazi znowu. I piwnica archiwum. Okej. Rozbił się no na wierzch i ciemne wody Atlantyku ogłuszyły go, gdy starał się zrozumieć sytuację. O Boże, co to za miejsce? Co to za weird... What the fuck? Co się wydarzyło? Czemu mam... What?! O nie, czy to jest woda? Skąd tu się nagle woda wzięła? Super, jeszcze w tej wodzie coś pływa! Zaczepiste! Oh my god! Nawet tego nie widać, nie? Jakiś duch w tej wodzie chyba. Niewidzialny potworek. Super, biegniemy do tamtego pomieszczenia. Jak ja to przetrwam, to ja nie wiem. A, szybko! No wskakuj na to, debilu! Boże, broń mnie. Czekajcie, czy ja mam tu coś do zebrania? Coś, tam jest jakaś dźwignia. Dobra. Skaczemy po... Jezu. W dziwnych rzeczach. Coś uruchomiłam, super. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś czasówka. Że ja muszę teraz biec na drugi koniec mapy. Na przykład. Duchy są wszędzie. No, parkour. Nie! Boże, drogi. Ej, to serio brzmi jak czasówka. To jest czas... No. Super, a co to otwiera? I gdzie ja mam biec w takim razie? Szybko! Wow! Nie! Nie chciałam tu spadać! Nie! Au! Au! Aż... Wątrz rzecz. Tam coś jest. No, idziemy sobie tędy. Najwyżej wrócę tam. Pewnie będę musiała tak czy siak. Tylko chcę zobaczyć, do czego była ta czasówka. Aha, do tej kraty. Czemu w takiej grze musi być czasówka? Ja się nie zgadzam. Dobra, biegniemy. Szybko, 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 szybko. Aha, nie złapałeś mnie. Okej. No to jeszcze raz. Sprawdź stan zdrowia. Aha. Kilka podrapań i siniaków. Lekki ból głowy. Wydaje mi się, że jest całkiem okej. O Boże, nie wiem, czy ja zdążę. Dlaczego? Czemu? Bo wiedzieli, że ty będziesz tak na... Okej, co to było? Tu? Tu. Tu góra, góra. No... Fuck off! Au. Czy to jest szybsze ode mnie? Mam nadzieję, że... Nie.
trzymać. A myślałam, że będę mogła biec tak po wodzie normalnie. Trzymaj się z dala od wody, bu. Zabili mnie. Wow. Ten potworek wygląda jak taka zmasakrowana pirania bez oka. No jakby on w ogóle wyglądał, bo nawet go nie widać spod tej wody. No właśnie tu! Jezu. Czy nie można go jakoś odstraszyć? Zrobię jakieś super długie skoki, to może mnie nie zajdzie. O, dobra, przeszłam. Ten potworek oczywiście wrócił. Ale przeszłam przez kratę. Cześć, Mielu. Może możesz go jakoś zmylić? No, przypuszczam, że... Czekajcie, bo tu była łapka, to pewnie mogę coś podnieść. Nie wiem, co to jest. Jakiś kotkusik. Pewnie jak mu to rzucę, to on się tym zajmie. Ale to chyba działa tylko bardzo na chwilę. Au! Fucking shiten. Tu jest dużo korpusików. Rzucać w niego mierzem. No właśnie, chyba teraz mogę. O, teraz pożarł sobie. To zamiast wcześniej się zająć tym, to tu kurde mnie tutaj. Jak tam moje zdrowie w sumie? Kilka podrapań siniaków. No nie chcę zużywać tego mojego. Dobra, musimy mu dać to i pokręcić tym kółkiem. Super. No, idź to żyć. No i czemu on tego nie je? Co za badzie. Au. Rzucisz jedzenie, to musisz poczekać, aż się nim zajmie. Wtedy masz chwilę czasu na ucieczkę. Okej. No, taka nie do końca sprytna jestem, ale... Dobra. Masz. Żryj. Dobra, teraz. Okej. Dobra. I lepiej rzucaj jak najdalej. O, to zrozumiałe. No już? Nażarłeś się tamtym? Bo chcę ci rzucić następne. Nie, nie od początku, od tego fragmentu, na szczęście. Trochę mi to najdalej nie wyszło, no ale... No kręć! No, otwierać to gówno! O Boże! Jaki stres! Ja pierniczę! Wypełnisz ekran subami, donatami, jak to się nazywa? Aha, że w sensie chcecie, żeby się to pokazywało na ekranie. Miałam coś takiego zrobić, ale zajmuje trochę czasu i jakoś... I jak ja mam się teraz stąd wydostać, on tu jest. Wow. Czy tam coś jest? Au! Igłę podniosłam! A po cholerę mi igła! Mam się poszywać? To już drzwi do nowej lokacji. Tak? A, umrę! 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 Co?
że one są zamknięte. Za późno. O, świetnie od tego momentu, cudownie. Boże. Ej, i teraz nie chcę żryć. Czemu go tu teraz nie ma w ogóle? Zbugowałam potwora. Oj, zapomniałem, no, no. Jesteś tam, czy ty nie ma? Co za bullshit? Nie ma go tu już. O, te... Aaaa! On tu jest! O Boże! Czy ja mam tą igłę w ekwipunku? Mam. Dobra. Otwieraj tu! No, Jezus Maria. Co za stres! Zepsułam potwora. Poszedł tam, gdzie umarłam. O nie. Czy to oznacza więcej wodnego potwora? Nie chcę. Ja już nie chcę. Ja już mam dosyć. O nie! Znowu! Nie! Nie! Wskakuj tu! Nie, 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 fuck! To mnie goni! No otwieraj! Drzwi! No hol! No, Boże! Jest! Właśnie, amnezja ma dziwny rodzaj checkpointu. Jak umierasz, to tylko teleportuje cię do checkpointu, ale wszystko inne zostaje. Przedmioty, które zabrałaś, lokalizacja przeciwników. Aha! Takie rzeczy. Śmiesznie. Pieskiem płyń! Okej. Okay. O, dostałam jakieś osiągnięcie. Zamykaj zawsze ze sobą drzwi, gdy wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, okej? Okay? Ale tam spanikowałam, że tak powiem. Czekałam na pałę. Laurens, mam nadzieję, że pieluchy masz. O Jezu, gdzie ja wylądowałam? Masakra. Jakaś, Boże, co za stres. Przynajmniej już mnie wodny potwór nie goni. No kurde. Wow. Cóż to za piękne miejsce. Jaka muzyka ładna się włączyła. Co to za nogi? Co to jest? Mogę się pobawić wodą. Myślałam, że to mnie uleczy. O, jaka urocza twarzyczka. Już sobie wyobraziłam, jak Ania płynie pieskiem jakimś kanałem. Super! To akurat taki był zamysł, tam był taki sprint. Okej. Okay. Tak mam, zaopatrzyłem się specjalnie na tego live. Okay. Dziękuję, Lovcam. Tak, piękne, długie nogi. To gdzie idziemy? Na lewo czy na prawo? Coś czuję, że tam jest zamknięte. To co, są jakieś notatki do zebrania albo coś takiego w tym miejscu? Ile mamy tej... O Boże. Ale jestem przynajmniej w pełni zdrowa i nadal mam ze sobą tą igłę. Dobra, mam nadzieję, że tu żadnych wypadek nie ma. Nie wiem, gdzie idę.
have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. No, weźcie mi to białe z twarzy. Co to za miejsce w ogóle? To jest jakaś maszynownia. Nie wiem, czy ja chcę iść do maszynowni. Linda. Oczywiście, że nie działa. Znajdź sposób na uruchomienie silnika od Lindy. To pewnie muszę iść do tej maszynowni. Cudownie. Daj mi nogę! Okej, Howard, jakieś fetysze? Bo bez nogi żyć nie mogę. O Boże. Cześć, Locker. Ominął cię najfajniejszy moment, jak uciekałam w panice przed wodnym potworem. O, tu też zamknięte. Znajdź klucz, który odblokuje drzwi do maszynowni. Super. No to tędy musimy... Tu musimy przyjść później w takim razie. Możemy iść jeszcze na górę. A co jest po drugiej stronie? Nie fetysze, tylko piosenka. No, no. Teraz tak to się nazywa. O Boże, znowu do jakiejś piwnic? Nie chcę chyba. Magazyn. Akurat wszedłem... Na wycierałaś to białe stróż. Może... To masz dobre wejście. Tak, ta gra to horror. No Boże, dobra. Przynajmniej magazyn jest otwarty. Tylko tak z drugiej strony to nie wiem, czy się cieszyć. Co tu znowu jest? Mrok w magazynie wydaje się dziwny i nienaturalny. Super! Świetne spostrzeżenie, naprawdę. Potrzebuję więcej oliwy. To jest pewne. Czy tu coś znajdę? Krzesiwa. Co? O, otwór idzie. Otwór idzie! Dobra, ale znalazłam jakąś część wiarka. To jest też jakiś progres, nie? Tu nie ma nawet pochodni. Dobra, ten potwór sobie poszedł tam. A stąd żeśmy przyszli. No super, musimy iść za potworem. Gdzieś tu złaził. Pokaż go! Nie mogę się na niego patrzeć, bo ten główny bohater traci zmysły. Zapalimy sobie jedną świeczkę. Dobra, teraz to nie wiem, gdzie ja jestem. To najgorsze jest to, że to kompletnie nic nie widać, jak się zgasi wszystko. Tu coś było do otwarcia. Zamknijmy drzwi. O! Tu są jakieś cegły.
O, jest krzesiwo. I jakaś kartka. Ja bym się cieszył, że magazyn jest otwarty, bo może tam będzie jeszcze jakieś jedzenie. Ja bym poprosiła więcej oliwy jednak. Żarcie to tam pal rzes. Oliwa. No a nie, jak w życiu nagle zgasisz światło w nocy, to też przez chwilę nic nie widzisz. No tak, Travis, ale mam wrażenie, że tutaj nawet jak... Tutaj nawet wzrok się nie przyzwyczaja w tym magazynie, tylko nadal jest ciemno, jak ten. Jak siedzę chwilę w ciemności. Aleksandrze, przygotowałem materiały wybuchowe, których będziesz potrzebował do oczyszczenia wału. Nie muszę chyba opisywać, jak ważnym jest, aby obchodzić się z miksturami bardzo ostrożnie. Przekaż to swoim bezmózgim sługusom, zanim wylecisz w powietrze ze swoimi planami. Ciecz sama w sobie nie jest wybuchowa i powinna być trzymana oddzielnie, aby uniknąć dalszych wpadek. W sąsiednim pomieszczeniu umieściłem kadź na składniki. Jedyne, co musisz zrobić, to zmieszać ciecze i gotowe. Czyli pewnie Agrippa. Pewnie będziemy musieli to zrobić. Takie rzeczy nie są od tak sobie. Takie informacje. Bez oliwy nie ma jedzenia. Okej, to idziemy gdzieś tu. Tu były gdzieś drzwi. O, i tu się pali świeczka. To miło. To miło ze strony gry. O, skrzesiwo. I... jakaś rączka. Część wiertła. Mam nadzieję, że tych części nie jest zbyt dużo. Że tu jest jeszcze... Czemu tu nie ma już nigdzie oliwy? To jest chamstwo. Ja bym powiedziała chamstwo. Czy ja tymi drzwiami przyszłam? Nie chcę oliwę. Jak tam... O Boże, tyle mi zostało. Dobra, mam lekki ból głowy. Dobrze badaj pomieszczenie, bo możesz znaleźć beczki z oliwą. No właśnie staram się, ale to mi jakoś nie wychodzi. O! Aha. To jest jakaś dziwna rzecz. Okej. Okay. Myślałam, że to jest ta oliwa. Czekajcie, zamkniemy drzwi. Zapalimy świeczuszkę. Zobaczmy, co tu jest. Krzesiwo. Tych krzesiw teraz strasznie dużo dają. Tam coś jest jeszcze? Nie. Jakieś łopaty, nie łopaty. O, tu coś jest. No dobra, mamy dużo wiertła. Radzę oszczędzać oliwę, potem będzie gorzej. No właśnie, staram się, ale jest ciężko, bo ja nic nie widzę. W tych ciemnościach. Ja tu byłam. Czekajcie, obeszłam to dookoła. Ten potwór chyba znowu zniknął. No dobra, tu byłam. No zobacz coś, Danielu, błagam. Są jakieś liny. Jest tu coś jeszcze interesującego? Czy ja tu byłam? Tu mnie chyba nie było. Ej, zamknęłam się i nic nie widzę. Dobra, tu coś. Jakieś deski. Dajcie coś przydatnego. O! Czekajcie, tu jest jakaś skrzynka. Jest oliwa.
No. To i... aha, mikstura zdrowia. Okej. To będzie ciekawe, jak ta gra ma oszczędzanie tego, co się używa. Danielu zwany lisem. Pomóż Danielowi z gry. Młotek. Młotek nie jest nam potrzebny. Czy to jest jeszcze jakaś część wiertła, o której nie wiem? Nie, ale tu jest krzesiwo. Czy tam coś jest jeszcze? Ja bym się chciała jeszcze dowiedzieć, do czego mi to wiertło w sumie potrzebne. Czy ja muszę połączyć jakoś? Aha, dobra. Ręczne wiertło. Chyba wiem, do czego to użyć. Do tej dziwnej rzeczy zardzewiałej. To nie tu, to nie tu. Czemu te drzwi wszystkie są znowu pootwierane? O, tu. Chyba. Okej. Przybnę jakieś naczynie. To? Częściowo wypełniona buteleczka. Masz światło. Już. Spokój się. Jednym z dwóch składników do tworzenia mieszanki aha. No dobra. Witaj ponownie, Pixel Kitty. Fajnie, że chociaż deskami i młotkiem możemy rzucać. Dobry wieczór. Filaranka. Witam, witam. Dobra, to co teraz właściwie? Czekajcie, tu byłam. Musimy wrócić z tego miejsca. Chyba, bo tu już chyba nic więcej nie ma. Ojej! Jakąś kobietę tutaj masakrowali. To, czy to znaczy, że ja muszę iść tędy, czy ja... Aha, bo ja przyszłam chyba stamtąd. No dobra. Idziemy tędy. Skoro każą. Pa, pa, wszystkim, którzy idą. Co to jest? Matko jedyna. Co tu się dzieje? Nie podoba mi się to. Mam iść tu, czy... A, bo to będę musiała wybuchnąć. Gruz przy wejściu do jaskini zagradza dalszy korytarz do magazynu. Znajdź inną drogę. A nie muszę tylko wybuchnąć? To wygląda trochę tak, jakbym musiała wybuchnąć. No weź ten... krzesiw. Czy coś ciekawego jest? Jeszcze nie. No to idziemy tam, gdzie kości. Świetny plan. Albo i nie. Tłumacz... Tłumacza podniosła fantazja i postanowił być lepszy od oryginału. A to teraz ci ta kobitka będzie jęczeć co jakiś czas. Nie przejmuj się, tam to zwyczajne. Wiesz, codzienność. Uroczo. Skoro nie mogę tu przejść i tam pójść, części maszyn.
No nie mogę tu użyć tego wybuchowego chyba, bo tam mi brakuje czegoś, nie? No dobra, skoro tak. A tu byłam, nie? Bo tu znalazłam tą część wiertła. No dobra, no to musimy chyba stąd iść, bo... Tu nic nie widzę. Może tam w tym głównym holu coś jeszcze zostało do zrobienia. Nie wiem. Ona jęczy, bo jest duchem. Nikogo nie było przez kilkadziesiąt lat i szuka atencji, jak prawie każda kobieta. Ej! Wszystkie kobiety. No, otwieraj te drzwi. Chodźmy tam na górę, bo tam na górze mnie nie było. Może tam trzeba pójść też. Pokój gościnny. O, mogę tu wejść. Tego się nie spodziewałam w sumie. W sumie to powinniśmy już kończyć. Może zostawimy sobie tą część na kiedy indziej. O, robaczki. Tu jest jakaś sypialnia. O, przeczytamy notatkę i będziemy kończyć. 2 July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay. Oliwa. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Haha. Dobra, kończymy, moi drodzy. Dzisiaj. Te strachy. Było trochę paniki. Było trochę krzyków. Pewnie następnym razem będzie jeszcze więcej krzyków. Dobra, nie idę tam dalej, bo ja się boję, że tam coś będzie niedobrego. Ja sobie stanę tu, na szafce. Najgorsze jest, że przetłumaczenie na polski psuje się AI przeciwników w grze? Co? Myślę, że to spisek, by Polacy byli dumni, że przeszli grę, łatwiej grę. Była panika w kanałach i to był punkt dzisiejszego wieczoru. Tak, zdecydowanie. Dobrze, moi kochani. Zapisz i wyjdź. Tak, jestem pewien. Znaczy, jestem pewna. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za live'a. Dziękuję bardzo, że byliście. Było dużo śmiechu. I zobaczymy się gdzieś następnym razem. Myślę, że za około tydzień też, jeśli chodzi o amnezję, bo... co prawda teraz w najbliższym czasie są święta, ale... ja święta obchodzę tak, wiecie... tak niby są, ale bez jakiejś... nie wiem... bez jakiegoś wielkiego świętowania, więc myślę, że w święta może też jakiś live się pojawić. Także trzymajcie rękę na pulsie. Życzę wam dobrej nocy i miłego wieczorku. Święta obchodzi się łukiem. No, coś w tym jest. No. To trzymajcie się i pa!